W sumie z jednej strony to byłby dobry temat dla Mietczyńskiego, bo no niby animacja, niby film pełnometrażowy, polski szczególnie, ale im więcej ludzi będzie was przestrzegać przed takimi rzeczami, tym lepiej. Film powstał na podstawie komiksów, z którymi nie miałem styczności. Jak śmiesz się wypowiadać na temat takich klasyków, jak nie znasz oryginałów. W ogóle, w ogóle nie czujesz tutaj ducha tych komiksów. W ogóle nie jesteś z tego pokolenia i to do ciebie nie trafi. Nie jesteś kompetentnym człowiekiem, żeby się wymączyć. Kim ty w ogóle jesteś, żeby... I tak dalej, i tak dalej. Ale na szczęście na takie teksty mamy jedną standardową odpowiedź. Wszyscy chórem film powinien film bronić, się bronić się jako, jako dzieło, dzieło samo w sobie taka prawda. Nie musiałem czytać Harry'ego Pottera, żeby film mi się podobał. Nie musiałem mieć styczności z komiksowymi smurfami, żeby kreskówka była spoko. Nie musiałem czytać mangi, żeby czerpać radość z anime. A poza tym jeszcze te wszystkie Marwele i Avengersy są na podstawie komiksów, więc podobnie jak jeż Jerzy. Może to inny budżet, trochę inny dobra, kiepskie porównanie. To nie jest żadne wytłumaczenie no, może oprócz stylistyki, która tak czy siak wygląda jak, jak coś wyjęte z dupy, No ale mniejsza. Bo nawet taki pan Rodriguez ma swój własny styl, który może się w większości nie podobać. Hamski screen, ten CGI. No, ale to też wszystko polegało na zbudowaniu tego świata, chociaż no, no nie wszędzie to pasowało. Tak, pan od Sin City. Jest również odpowiedzialny za małych agentów. The Człowiek wielu talentów. Tak więc tutaj jeż, Jerzy ma na swoją obronę, chociaż ten look, ale tylko to, bo reszta. No zobaczymy, przekonajmy się. Po tym przydługim, aczkolwiek niezwykle merytorycznym wstępie zapraszam Państwa na... Filmy animowane, pełnometrażowe, które widziałem niedawno, bo aż strach było. Epizod 3. Dzisiaj Jeż Jeży. Zapraszam. Miedczyński, <laughs> na dzień dobry by już wyszedł. Jak zwykle, pisw. Pierwszy do odstrzału, ale jak jest powód, to się czepiajmy, co nie? Polski Instytut Sztuki Filmowej, definicja z Wikipedii. Państwowa Instytucja Kultury. Kultury Odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii. No, ja patrząc na samą animację, mam wrażenie, że polska kinematografia w tym wypadku cofa się w rozwoju. Oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą. No tego to akurat nie chciałbym, żeby po pokazywali za granicą. IMDB jest w sumie takie bardziej zagraniczne i. Aha, te cztery. Rotten Tomatoes jest już w sumie w ogóle. Aha. I jedna recenzja, jedna zgniłka. Mniejsza dalej, sześciu animatorów próbowało to uciągnąć. Nasze podatki na to poszły. W sumie to nie mam pretensji, bo jak PiS wdał im z całego budżetu 5 złotych na łebka, to... 5 złotych. Żeby tylko. Więc wygląda jak wygląda. O, palma! A to oznacza tylko jedno. Jesteśmy w Warszawie. Co tak tego pana Borysa szyca ciągnie pod te palmy? Najpierw szczał pod jedną w kadzwawie, a teraz urządza jakieś melanże, jako jeż. Co za ludzie, co za dzień. No to tyle z backstory naszego głównego bohatera towarzystwie. Widzi mi się to, jak wielce jest oburzona na zachowanie Jerzego, a sama w tym momencie zdradza męża. Czy tam kochank, w sensie chłopak, nieważne. O nie! To pewnie ta satyra płynąca z komiksów. Nie byłem aż tak przygotowany na taką dawkę ironii pięknie zaprojektowanej. Nie. Takimi literami tego film bije. Satyra. Pastisz. <laughs> <laughs> kaktus, kaktus. Kaktus w kształcie kutasa. Kaktus kutas. Nie. Więcej dowiadujemy się o Dresie, którego odrzucona dziecięca miłość napiętnowała na całe życie. W międzyczasie w polskim podziemiu naukowym pan Boberek poszukuje DNA jeża do stworzenia własnej wersji, dzięki której będzie mógł trzepać hajsy. Mają mu w tym pomóc nasz poznany wcześniej Sokół i Misiek Kotelski. Bardzo to jest krótkowzroczne nazywanie postaci nazwiskami aktorów, bo to im uwłacza i w ogóle oni dali tam swoje serce tym, żeby stworzyć całą nową postać i to jest trochę takie, takie uwłaczające i później oni są tacy, tacy, tacy kojarzeni z tymi postaciami róbmy tak dalej zatem szyc uratował Jolę tylko jej imię zapamiętałem przecież pan całuje moją żonę w okolicy Ust? tylko się nie denerwuj Krzysiu nie mów mi kobieto! kiedyś mam denerwować a kiedy nie jak śmiesz naprawdę uratował przed tymi zbirami a ty pani Jola o mało nie zasłabła nie wiem jak wyrazić swoją wdzięczność Daj na kwita. Co tu się odcygania z dźwiękiem na rany buddy? I tak przez cały film. Co ty masz echo w parku? Pomiędzy. Nie ma echa w parku. Chyba. Nie mam parku. Panowie, chcecie zrobić coś dla Polski i pozbyć się jeża, a przy okazji zarobić furę pieniędzy? A? Dresiarze wykonują zlecenie. Przecież ci zapłacił, durna babo! Czego chcesz? Zabierają próbki do laboratorium, w którym na świat przyszedł nieudany owoc miłości Sonika i Skalmara po lobotomii. Urocze. Skoro ten jest jest taki zajebisty, to po co kazałeś go nam załatwić? Miał jedną zasadniczą wadę. Nie mogliśmy go kontrolować. Co innego klon. Zapamiętajmy sobie ten tekst, przyda się potem. Kopiuj do schowka, odpowiednio sterowany. U, urocze. No i tak ten jeż jest kontrolowany, że im po sekundzie ucieka i zaczyna się podszywać pod jeżego. LALAL! Znowu się narąbałeś? Bo w ogóle się od siebie nie różnią, tak jak dwie krople wody. Nie widzisz różnicy? Przez ten trzepany na okrągło motyw nieporozumienia nasza parka się pokłóciła. Postanowił to wykorzystać nasz gang pruszkowski po cięciach budżetowych, by załatwić Jerzego. Tutaj nawet trzeba przyznać, że ta animacja w cieniach nie jest najgorsza, ale szkoda, że film kinowy z państwowymi dotacjami korzysta z tej samej techniki i wygląda tak samo jak. Twórczość grupki zapaleńców za oceanu. Ta seria. Y, ha, how, how it should have ended. How she should have ended. To, to jest autentycznie z tego samego roku. No szkoda, szkoda. Ale jak na polskie warunki. Uwielbiam ten tekst. No nic, wydaje im się, że w końcu ubili Jerzego, a ze swojego klona zrobili gwiazdę. Trochę to uwłaczające, że twórcy mają społeczeństwo za takich debili, którzy oglądają taki syf i... Warsaw Show. ekipa z Warszawy, drugi sezon, w niedzielę o 23. Dobra, nie było tematu. Punkt dla was. Ponownie ten w pełni kontrolowany klon im ucieka. Nadszedł ten dzień, dzień, w którym wyjdę na świat, wyjdę do ludzi, do społeczeństwa i będę mógł całkowicie szczerze powiedzieć, tak, widziałem, widziałem, widziałem jeża ruchającego gniazdo siłowe. Pomimo wysadzonego seks-shopu udaje im się ciągnąć ten performance i w międzyczasie dzieją się inne popaprane... Satyra. A, jeszcze ta scena też jest, bo Jerzy wylądował u prostytutki, w sensie, u maleńczuka. Taka ciekawostka. Ja nie do końca rozumiem, o co tutaj chodzi. Która zobaczyła, co jego klon wyprawia na scenie, a on cały czas leży u niej i się kuruje się u niej. No i co to jest? Możesz mi to wszystko wytłumaczyć? Przecież cały czas tam byłaś. O co się przypierdalasz? I dlaczego nikt tutaj ze sobą nie rozmawia? Jerzy. No nie wytłumaczył jej. Domyśl się! Jerzy postanawia się zrehabilitować. Też nie wiadomo z czego, bo chyba nie miał jakiejś pozycji w społeczeństwie, przynajmniej nic nam nie wiadomo na ten. Domyśl się! Wszyscy się tłuką, wszyscy prawie się pozabijali, dresy pozostały dresami, prostytutka pozostała prostytutką, a Jerzy i Jola dalej żyją w rozpuście. Tyle! Zatem obejrzeliśmy właśnie film pełnometrażowy Jerza Jerzego, Jerz Jerzy i kurde. Dzisiejsze podsumowanie będzie chyba dłuższe od części głównej, bo. Bo tak. Bo tak. Pewnie, że można to zjechać na dzień dobry, dosłownie za wszystko. Brzydka i niekonsekwentna animacja, niespójny scenariusz, nieangażująca fabuła i coś, czego nie można wybaczyć dźwięk. Rozumiem to jeszcze w filmach aktorskich, że tam trzeba stać z tymi tyczkami i mikroporty montować, żeby to wszystko się jakoś zgrało, ale macie film animowany. Wszyscy siedzą w studiu, mówią do mikrofonów Jak można to spierd... Macie tutaj czyste nagrania, żadnych hałasów tła, samochodów czy innych ptoszków i żadnych problemów, że tyczkarz ma Parkinsona i kabel mu się trzęsie na planie. Nie ukrywam, że na początku jeszcze jakoś dało się to oglądać, bo twórcy zrobili coś oryginalnego, chociaż... Autentycznie szkoda mi tego filmu. Szkoda spartolonego potencjału. W Ameryce mają od cholery animacji z gatunku dla dorosłych. I to takich najzwyczajniej w świecie dobrych. Chociażby South Park, Family Guy, Archer, Robot Chicken, ostatnio nawet Bojack, Rick i Morty nieźle siadł. Babies i Butt Head. <gry> Kupa mu normalnie wychodzi z dubska. Osioł kręci kreta. Osioł kręci kreta. Żart wyjęty z kontekstu. Wysoki poziom humoru. A w Polsce. W Polsce jak w lesie, kurwa. Nie w Polsce jak w chlebie obsłanym kubnem. Władcy much. I to. I. Nie, nie, no, to, no, no tylko władcy Much. Dużej konkurencji nie było. Chyba nie mieliście noża na gardle pod względem czasowym, więc mogliście spokojnie bardziej się przyłożyć do tej produkcji. Nie mówię już o animacji, bo rozumiem taki wybór stylów. W pełni szanuję pomysł takiego komiksowego odwzorowania. Tła są nawet przyzwoite, to trzeba przyznać. Ale żeby sama historia przynajmniej się oglądała, żeby żarty były bardziej. Bardziej dopracowane niż jeszcze ruchający wtyczkę od siły. To nawet mogło zostać, tylko żeby coś więcej poza tym było. Tutaj to akurat władcy wypadają lepiej. I też pod względem scenariuszowym. Pomimo tego, że również cierpią na tak zwaną rozwlekłość fabularną, to w sumie trochę nas obchodzi, czy faktycznie uda im się nigdy nie dorosnąć i co tam dalej się będzie działo. Mowa o filmie pełnometrażowym. Taki prosty zabieg, jak te ich wyobrażenia. Wrażenia na początku spoko ich przedstawiły, nawet jak nie znasz serialu. A tutaj. Jest sobie jesz, <noise> wie skąd, jakaś laska, która się z nim puszcza, tylko dlatego, że też nie wiadomo dlaczego, bo o jej partnerze też nic nie wiemy. Domyślamy się tylko, że to jest jakaś pierdoła. To po co z nim jest w takim razie? Czy ma jakąś pracę? Nic nie wiadomo. I jeszcze, jak mówiłem wcześniej, nikt tutaj z nikim praktycznie nie rozmawia. Mam wrażenie, że ten brak sensownych dialogów pomiędzy postaciami, jest tylko po to, żeby fabułę jakoś pociągnąć, która też średnio trzyma się kupy. Taki mój, w sumie, finalny, ostateczny zarzut, który wyrzuca fabułę, sk skreśla film, fa fabułę wyrzuca. Do biodegradowalnych, wywożonych we wtorki! Po co było tworzyć nowego Jerza, skoro Jerzy nie wygląda na kogoś, kto by odrzucił propozycję zrobienia z siebie gwiazdy? Bo go nie będzie można kontrolować! No, no to po to nasz naukowiec spędzał miesiące na badania, żeby stworzyć abominację, której nie da się kontrolować. I jeszcze Jerzy chciałby hajsy za te swoje performencje i by musiał się dzielić. A ile te badania kosztowały? Jeszcze się do humoru przywalić, ale niby komiksy opisują jakąś tam satyrę na polską rzeczywistość i no tego tutaj po prostu nie widać, nie ma. Takimi literami tego filmu bije. Satyra. Pastysz, Jeśli jesteśmy na polskim podwórku animacji, to ten szorcik, film, że Mucha nie siada, pomimo swojej wulgarności, jest jakąś sensowną satyrą. E se, kurwa, polatałam już. Jak zwykle, kurwa. Siedzą, patrzą, kurwa, się podoba, to U brawo, brawo, a jak przyjdzie do czego, kurwa, to żaden nie powiedział nic. Podsumowując, gorąco odradzam Jerza Jerzego, ale gdyby twórcy więcej czasu poświęcili na ten scenariusz, to żeby chociaż do poziomu głupich władców much to dobiło. Wiele oczekuję, zatem dziękuję za uwagę i do zobaczenia w piątek o piątej, chyba że zapomnę albo mi się nie będzie chciało.